Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Daregor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Command & Conquer Generals. Moi drodzy, ostatnio sobie zakończyliśmy kampanię chińską, pokonując wielką armię terrorystyczną oraz ich wyrzutnie rakiet z chemikaliami. Dzisiaj moi drodzy ruszymy po kolei, czyli weźmiemy się za ASW, czyli po prostu za terrorystów, moi drodzy, więc bierzemy poziom trudny i zobaczymy, co nas tutaj czeka. A będzie zupełnie inaczej niż w Chinach. My general, accept the counsel of your compatriot, Kenwar Khan. We have lost many soldiers in our struggle with the Eastern Dragon, but as a result our enemy has spread its defenses too thin. They have left important economic and civilian targets unguarded. This should be our next objective in our war against the global oppressors. Let us rise again, my brother. You can lead us to our final victory. Więc moi drodzy, mieliśmy takie typowe gadanie. I mamy operacja Czarny Deszcz. I naszym zadaniem jest po prostu zniszczenie armii chińskiej. Słuchaj, zobaczymy jak to wygląda od strony terrorystycznej. Teroryści jadą sobie jak nic koło Chin. O, strzelają. Zabawnie to wygląda. No ale o, terroryści sobie bardzo dobrze poradzili. O, to jest praktycznie już po nich. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A, ja teraz przyjmuję jeszcze kontrolę, zarąbiście. Cieszę się. Cześć, zaszelcie ten czołg. I zajmijcie się dalej. Nie, wy zostajecie, bo wy jesteście mi potrzebni. Wy tutaj, tylko... O, zniszczyliśmy się. O, my możemy was przejeżdżać, to my się tym zajmiemy. I tak, jednostki bum bum zostawiamy. I moi drodzy, jest bardzo fajna rzecz, ponieważ my po pokonaniu wrogów dostajemy coś takiego. To są jakby takie... To znika, dobra. To są jakby po prostu pozostałości części po zniszczonych pojazdach i my możemy to przejmować, dzięki czemu po prostu nasze jednostki dostają dodatkowe wyposażenie, że są mocniejsze, więc im dłużej jednostka terrorystyczna walczy, tym jest mocniejsza do pewnego stopnia. To jest bardzo fajne, bo pomimo, że te jednostki są słabsze, oczywiście dużo słabsze niż normalne jednostki... normalne jednostki chińskie albo właśnie z USA, to mają coś takiego, to jest naprawdę bardzo fajne. Nie dość, że ilościowo przygniatają, to na przykład podniesienie takiego czegoś, przeszczołg, wyposażenie dodatkowe, więc jest ekstra. We have rumors of a secret arms dealer operating in this area. If we can find him, we can buy weapons for our... Właśnie, ciekawa rzecz, możemy przejąć tamten miejsce i móc korzystać z samochodów, móc budować samochody, możemy, to jest na dole, jeśli się nie mylę, ale najlepsze, tam jest taki malutki jeepek, właśnie ten kładzie, który nas często denerwował w zadaniach chińskich, a my o dziwo nie możemy jej mieć tym razem, więc ups. Fajnie też to, że oni ustawili jakoś boty, że oni patrolują tak teren, bardzo fajnie w ogóle to wygląda. Ja grałem czasami, o, to jest tutaj właśnie. O, nie mogę przejąć tego. Taka ciekawostka, ciekawe. No, ale mówiąc, fajnie zawsze mi się podobało w takich grach, że boty tak ustawiały, znaczy boty podczas kampanii są takie jednostki, jakby pilnowały tych miejsc, więc mi się bardzo to podoba. Dobra, bierzemy, że lepsze pojazdy. Oczywiście wy wszyscy do kasy, bo nic innego z wami nie zrobimy. Wszystkie czołgi tutaj, wszystkie pojazdy też tutaj i wszystkie wybuchowe też tam wysadzamy dalej. Ty się idź napraw. Jako, że to jest pierwsza misja po prostu... no to jest bez... bez animacji. Jako, że to jest pierwsza misja, to oczywiście ona będzie bardzo łatwiutka. Tak naprawdę tym, co mamy teraz, sądzę, żebyśmy bez problemu dotarli do tamy, którą musimy zniszczyć. No ale my trochę się przyjrzymy. Ja wytłumaczę parę rzeczy. Jednostki terrorystyczne nie mają mapy,
Znaczy, ta mapa dzięki samochodzikowi, więc zawsze to musimy mieć tak swoją drogą. I mamy tylko dwie jednostki. Pick-upy. Można zmodernizować uzbrojenie dzięki częściom pozostałym po zlikwidowaniu przeciwnika. O tym właśnie mówiłem. Dobra przeciwko piechocie. To słabe przeciwko czołgom, lotnictwo, ok? Dobra przeciwko pojazdom, słabe przeciwko żołnierzami z rakietami, lotnictwo, właśnie. I my mamy Skorpion, otrzymuje atak rakietowy, co jest zarąbistą sprawą. Słucham? Co tu się dzieje? A dlaczego to tak? A tak to nie powinno być. My sobie tam oczywiście zrespimy parę Skorpionów, weźmiemy parę pick-upów. I my mamy piechotę. Nasza piechota opiera się na żołnierzach. Mamy dwójkę tylko, okej. Okay. Wiecie co? Ja się trochę pobawię. Zrobimy trochę tej piechoty, tylko może o. Coś takiego zróbmy. Mówię, ja się chcę trochę pobawić tym. Mamy okazję. Niech tam się robią te jednostki, a my jedziemy tutaj, o. No, przeciwko piechocie, przeciwko czołgom to jest naprawdę słabe, te pick-upy są. No ale o, piechota nie może sobie zdać z nami rady. O, i wczoraj wjedziemy w to. O, jak widzimy, nam się to chyba delikatnie zmodernizowało. Się nie mylę, działko mam mocniejsze. A ciekawe, co się stanie jak czołg chyba, bo czołgi też mogły to przejmować. Jeśli ja dobrze pamiętam. Tu się robią żołnierze, tu tak. Okej, okay, dobra, wszystko okej, okay, nie się robi. Zrobimy was, weźmiemy. Pojedziemy w przód, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Podjedziecie, czy nie? Chcą podjechać. To naprzód, 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 skorpionki. Właśnie, niech przejdzie przez to Skorpion. Co Skorpion dostanie? Skorpion dostaje level upa. Okej. Okay. Jakby wolę, żeby pick-upy to przejmowały. Wy tutaj i tutaj mamy was. Wy jesteście inaczej założeni, bo wy macie inne tyły, a inny bagażnik. W zależności jak to inny bagażnik ma z tym pojazdem, to mają inne ulepszenie. Widzę, chyba mamy chemiczne, zwykłe, wybuchające, się nie mylę. Tak, i to jest. Tak, a to jest zwykła. Czyli jak wezmę chemikalia. Każe. Ale fajnie. Bardzo dobrze. O nie! To są moi! Nie! Biedni! Biedni moi! Ale ja was źle potraktowałem. No dobra, bywa. Jak, to jest moja armia? Piękna? Tak, no to wy lecicie gdzieś tutaj. A to jest dodatkowo, no to dodamy ją sobie. I raz, dwa, to wykonamy, moi drodzy. Ale naprawdę, jednostki terrorystyczne są... jakby tu nie powiedzieć, zabawne. Jednostki terrorystyczne, moim zdaniem, to jest taka czysta po prostu frajda do powygłupiania się. Przynajmniej kampania, tak jak teraz, no widzicie, no. O! O, proszę. A co tu jest? Dawać, kurczę. Niszczyć ich. O kurczę, trochę ich tu jest. Ej, mamy tutaj oddział dodatkowy. Wy jesteście głównym? Nie, wy jesteście dodatkowi. Dymać na dół. Przydacie się tam. A wy do przodu. Zobaczymy, co jest tam. Pozwiedzamy. Skorpionami tutaj. A wymaksujemy tą misję, moi drodzy. Ale cudne to są jednostki. O! Nie wiem, jakoś... Skorpiony są ogólnie beznadziejne, jeśli chodzi o czołgi. Naprawdę, w porównaniu do innych czołgów mi się wydają, że one są naprawdę słabe. Ale czołgi za to... Skorpiony zyskują dużo, ale to strasznie dużo na... dzięki tym rakietom. Gdyby nie te rakety, to naprawdę... No co by nie mówić, moim zdaniem to jest naprawdę słaba jednostka.
A jak podnosimy tym, to zdobywamy hajs, okej. No widzicie, mimo że mieliśmy przewagę tak naprawdę, no to... Okej, czyli jak podnosimy z zwykłymi ludźmi, to możemy hajs zyskać. Nice. No, mimo przewagi, widzicie jak to się skończyło. Wy co? No, o, ty, wycofajcie. O kurczę, to ma... Tu ma jakąś snajperkę. Pokaż, strzel. A, zestrzelił. Dobra, jedziecie dalej. Dobrze, że ja was zostawiłem. Tak naprawdę. A, ty już jesteś maksymalnie, czyli trzy razy da się ich ulepszyć. Ty tam. I ty tam. O. O. Bardzo fajnie. To lecimy do przodu, lecicie, dawaj, dawaj. Na tamto. Co my tutaj mamy? Tu mamy piechotę naszą. Tu mamy resztę naszej piechoty. Połączmy ich. Gdzieś powinniśmy mieć czołgi chyba. A nie, z czołgi wszystko się. I tam jest dalej więcej Chinolków. No to lecimy. Po zapasach. Czy dendek się nie szło na górę? To po co jest te po prawej teren? Tak, jak to się ulepszy, to to strzela rakietami. Ej, to pick-up na trzecim poziomie, to jest jakiś sztos. Że to robi za czołg nam. Zobaczcie. What? Dobra, dobra. Czyli wiedzieć, inwestować w pick-upy. Już zniszczyliście? Bardzo dobrze. No to teraz reszta. Aha, i ten dyk nie przejdę, dobra. Czyli ja muszę iść... Ten dyk mogę zniszczyć pomost. Ale my dalej się przejdziemy, zobaczymy co tam nas czeka. Tu widzę, o, więcej jednostek. Ta, tu jest jeszcze parę jednostek. Dwóch pasukowców ma to zrobić tak naprawdę całą grę. Okej, czy ciekawe czy tutaj jeszcze coś było na tej mapie. Wiecie co, bym wziął jednego pick-upa? Mamy jednego pick-upa? Nie mamy jednego pick-upa. Ja wezmę, ustawię tutaj. Niech się przejedzie tu pick-up. Ja jestem ciekawy, czy coś jeszcze jest na tej mapie. Żebym wiedział na przyszłość. Na przyszłość. Żebyście wiedzieli, moi drodzy. Tak naprawdę można zraszować tą misję, widzicie. Mogę przejechać od razu tędy i tam na górę. No ale po co, jak można się pobawić potężnymi terrorystami? Póki co potężnymi. Dawać, strzelać! O kurczę! O jacie, zmietli nas. Tu jest pick-up, okej. Czy coś tutaj jest ciekawego jeszcze? Czy to jest teren, bo jest teren? Okej, jest teren, bo jest teren. Jedź tam na górę. A my tutaj naszą dosłownie pierwszą armią lecimy. Tu jest hajs! O, czyli tutaj jeszcze jest hajs do zdobycia, jakby ktoś chciał. Ale czy to jest tak potrzebne? Wątpię. No ale jest. A tutaj jest też hajs, moi drodzy. Też hajs do zebrania. Dobra. Najsik, no to tyle. No to wjeżdżamy w naszych przeciwników. Dawaj, dawaj, dawaj. Pick up. O, i teraz niszczymy. Straciłem go sery? Oj, szkoda. No i gotowe. I poszło. I tak naprawdę, na przykład na dole koło naszej bazy, jak byli Chińczycy, to ich nie musieliśmy niszczyć. Bo ich ta fala zniszczy, tak samo tych.
Więc na spokojnie można było to, mówię, zraszować i resztę zostawić. O jacie, jeszcze cywile dostali tylko. Szkoda, szkoda cywili. Ale większa rzeczka teraz jest, hura, szersza, cieszmy się. No właśnie. Aha, tutaj były też pojechać. A, ja nie zauważyłem. Tu są jednostki do zdobycia. Dobrze, warto wiedzieć, że tu można odebrać jednostki za darmo. No dobrze, moi drodzy, a więc tak się prezentuje pierwsza misja w kampanii terrorystycznej. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Przed nami jeszcze 6 takich misji, a potem 7 z misji USA. A więc na razie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Jak zapraszam na więcej odcinków z Command & Conquer Generals. Adios!